Dzisiaj kolejna porcja takich ćwiczeń, które gramy z przesterem. Wiadomo, można powiedzieć, że bez przesteru to powinno się ćwiczyć. Lecz no jednak nie zapominajmy, że jesteśmy metalami z krwi i kości. Pokażę wam takie ćwiczenia z tych w stylu pajączek, które mamy z przesterem. Tylko właśnie do tego, do tych ćwiczeń, w tych ćwiczeniach stosujemy różne techniki artykulacyjne, w których, które będę wyjaśniać na pozostałych takich tych wideolekcjach. W każdym razie zobaczcie, jak to można zastosować, te ćwiczenia, które już znaliście, znacie na pewno, w stylu 1, 2, 3, 4. W miarę to brzmi, wiadomo, nie jest to jakieś super melodyczne, jednak ćwiczymy wszystkie cztery palce do tego. Wszystkie cztery. A teraz można to spróbować tak zagrać. Z flażoletem wymuszonym. Jak się go robi, zobaczcie na innych filmikach, które mam. W każdym razie na razie zobaczcie same sposoby. Nie wszystkie idealnie wychodzą, jednak staram się każdy z tych dźwięków zagrać flażoletem. Wiadomo, tu można komplikować, bo można równie dobrze grać w poprzek tego gryfu, czyli... Na przykład właśnie ostatni dźwięk z frazy flażoletu. Wiadomo, tu trzeba się starać też w graniu takich fraz, żeby je móc zapętlać albo przesuwać się bez specjalnych pauz wzdłuż całego gryfu, na przykład. Takiego...
trudno się powstrzymać od włączenia do tego jakichś innych riffów. Mam nadzieję, że to było jakoś pomocne. Kolejne ćwiczenia, mam nadzieję, że już w lepszy, może sposób merytoryczny, już niedługo.